Było to 17 czerwca 1942 roku w godzinach przedpołudniowych w Katowicach przy ulicy Mikołowskiej w więzieniu na oddziale zwanym B1, oddział B1. Oddział, w którym przebywali skazańcy czekający na wykonanie wyroku śmierci przez cięcie gilotyną. Jest 27 grudnia 2022 roku. Wstaję bardzo wcześnie. Korzystając jeszcze z kilku dni urlopu, pragnę wyjechać w góry. Wybieram pieniny. Tak po prostu, kierując się jedynie tym, że z nich będę miał dobry widok na Tatry. Jadę pociągiem do Krakowa. Na miejscu przesiadam się do busa. Podczas jazdy jedna pani, wiedząc, że jadę do Krościenka, pyta się mnie, czy moim celem jest Centrum Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Nie wiem zbyt wiele na temat tej wspólnoty, a także nie wiem, że w Krościenku znajduje się jej centrum. Jednak wtedy postanawiam, że odwiedzę to miejsce. Docieram do celu mojej podróży i szybko ruszam w góry. Dzień jest krótki. Po chwili wędrówki, gdy już robiło się ciemno, schodzę do miasteczka. Zjadam obiad i udaję się na mszę świętą. Na jej zakończenie, podczas ogłoszeń, ku mojemu zdziwieniu, ksiądz mówi, że dzisiaj jest 27 dzień miesiąca, czyli dzień Franciszka Blachnickiego, i zaprasza wszystkich na modlitwę do jego grobu, który znajduje się w dolnym kościele. Nie znając w ogóle tej postaci, po wspólnej modlitwie podchodzę, klękam i pierwszy raz w życiu wypowiadam słowa do Franciszka Blachnickiego. Wychodząc z kościoła, spotykam panią Aleksandrę, która zgodziła się oprowadzić mnie po Centrum Ruchu Światło-Życie. Udaję się tam następnego dnia, późnym popołudniem. Zostaję zaproszony do kaplicy. Po chwili wchodzi pani Aleksandra i praktycznie od razu zaczyna opowiadać o Franciszku Blachnickim. Przychodzę również następnego dnia, o podobnej porze, i łącznie nagrywam około 3 godziny materiału. Po powrocie odsłuchuję nagrane rozmowy, kupuję książkę, w końcu zamawiam również audiobooki. Przeszukując internet, natrafiam na kontrowersje dotyczące jego śmierci. Wiele osób podejrzewa, i dla mnie również staje się to jasne, że został zamordowany przez komunistów. 14 marca Instytut Pamięci Narodowej oficjalnie informuje o wynikach swojego śledztwa. Franciszek Blachnicki został zamordowany. Muszę powiedzieć, że zafascynowałem się tą postacią. Poznaję ją i chcę ją poznawać. Obrałem go sobie za patrona i staje mi się coraz bliższy. Rozmowy, które nagrałem w Krościenku, udostępnię w formie krótkich odcinków. Jednak myślę, że to nie jedyne materiały, które pojawią się w tym projekcie. Kusi wizja, by nie wymagać już wcale, by płynąć z głównym nurtem o spale. Uznać, że prawdą jest głos większości, mieć afektywne podejście do rzeczywistości. Walczę, by nie zbiło mnie to z pantałyku. Dziękuję ci za obejrzenie tego materiału. Jeśli chcesz razem ze mną poznawać Franciszka Blachnickiego, zapraszam cię do subskrypcji tego kanału. Pozdrawiam serdecznie.